Dzisiaj razem z profesorkiem Jędrkiem przetestujemy pewien gadżet, ale o tym gadżecie powie wam profesorek. Jajko. Do gotowania jajek, żeby zawsze wyszło wam perfekcyjne jajko. A jak działa to jajko? Zaraz wam pokażemy. Do gotującej wody wrzucamy 3 jajka, bo mamy na naszym jajku do gotowania 3 różne stopnie ugotowania. Mamy miękkie, średnie, twarde. Także 3 jajka do testu. Wrzucamy to jajeczko razem z jajkami i obserwujemy. Zobaczymy, co będzie się działo. Jak widzimy, biały kolor wyraźnie wszedł w strefę miękkie, dlatego wyciągam pierwsze jajko i sprawdzam, czy faktycznie jest ugotowane na miękko. Idealnie, faktycznie żółtko płynie, ale calusieńkie jest płynne. Idealnie ugotowane jajko na miękko. Strefa średnia już jest prawie, że cała biała. Czas wyciągać drugie jajko. No, proszę bardzo. Idealnie. Z zewnątrz żółtko już jest ścięte, w środku płynnie. Idealnie ugotowane jajko na średnio. Strefa twarda już jest cała biała. Czas sprawdzić, czy trzecie jajko ugotowało się idealnie na twardo. No i idealnie ugotowane na twardo. Środek jest już ścięty, jest delikatny, kremowy, nie jest przegotowane. No, perfekt. Czy ten gadżet twoim zdaniem, panie profesorze Jędrku, zdał swoje zadanie? Na pewno zdał, bo jest tu miękkie, średnie i... Dobre. I twarde. To słuchaj, to jeszcze spróbujmy, które wybierasz. Chyba wszystkie tak... Ja na miękko. Ja próbuję na miękko. Odrobinę soli, jak dla mnie, trochę pieprzu i próbujemy. Także jeżeli chcecie, żeby wasze jajka były perfekcyjnie ugotowane, taki mały gadżecik może wam w tym pomóc, jak widać. No, pyszne. Na miękko, perfekto.